Witajcie, z tej strony Kriks i dzisiaj wam pokażę taki mój mały zbiór z serii Resident Evil. Na początku filmu, jak zapewne zobaczyliście, było widać, jak to w całości wygląda. Jeszcze wielu na dobrą sprawę przedmiotów mi związanych z grą brakuje, no ale wam pokażę to, co mam. I tak, jako że nie mam bardzo jak tego zmieścić w kadrze, żeby to fajnie wyglądało, to jest takie zbliżenie i ja wam będę po prostu pod kamerę podsuwał poszczególne elementy. Pójdziemy mniej więcej w kolejności, tak jak to było na początku, czyli od góry. Zaczniemy od pierwszej części gry w Big Boxie. Okładka jest akurat taka. Udało mi się dostać tą grę praktycznie za darmo. Stan jest praktycznie idealny. Idąc dalej, mamy drugą część gry. Tutaj jeszcze mamy Pentium 166, oznaczenie. Pudełko w delikatnie gorszym stanie niż pierwsza część gry. Mam też trzecią. Poprzednie dwie części dostałem praktycznie za darmo. Trzecią już sobie kupiłem. Big Box jest troszeczkę grubszy. I na froncie mamy Nemezisa. Figurka z Resident Evil. To jest Resident Evil Archives. Mam takiego fajnego zombiaka z pieskiem. Crimson Head Zombie. I to jest od Neki. Mamy też tutaj przykładowe jeszcze inne figurki, jakie znajdziemy w tej serii. Bardzo fajna figurka, świetnie się prezentuje. Niestety ja na razie trzymam w pudełku. Dalej mamy taką figurkę, można powiedzieć, rzeźnika. Z takim olbrzymim młotem skrzyżowanym z toporem. Kupiłem ją na Allegro, używana, za coś bodajże poniżej 50 zł. Praktycznie dlatego, że tutaj brakuje jednego gwoździa. Ale jeszcze tą figurkę zapewne kiedyś omówię. Ale mimo wszystko figurka jest bardzo fajna. Jest ruchoma, można go też ustawić tak, żeby ten topór trzymał załóżmy nad głową. Koszulkę No Hope Left. Jest też koszulka Raccoon City. Była dodawana do Resident Evil Operation Raccoon City i to było dostępne w Empiku. Bardzo fajna, z takim shopem. Mam też Resident Evil 4. Jest tekstowy obwolucie. Instrukcja, płyta i tutaj pilipiuka, jakieś tam opowiadanie. Coś w klimatach też zombie, z tego co pamiętam. Mamy też Resident Evil 5. Jest Resident Evil Operation Raccoon City, który za dobrą sprawę moim zdaniem jest chyba najsłabszy. Od razu mówię, że brakuje mi na PC-ta Resident Evil Revelations, ale to jeszcze sobie dokupię. Mam co prawda na koncie Steam, ale nie mam pudełka. Tu mamy tak, na PlayStation 2 Resident Evil Code Veronica, świetna gra i bardzo trudna, trzeba przyznać. Dalej, to są akurat odsłony skierowany głównie pod grę multiplayer. I tu mamy tak, Resident Evil Outbreak. Mamy kilka postaci do wyboru, trzeba przeżyć. Jest oczywiście ograniczenie czasowe, więc trzeba się po prostu śpieszyć. I tu mamy tak, Outbreak i jeszcze Resident Evil Outbreak File 2. Fajne gry, ale pojedynczo raczej ciężko pograć. Mam też na PlayStation 1 Resident Evil Survivor. Gra, w której sobie tak chodzimy i się przełączamy do widoku z pierwszej osoby, żeby tam postrzelać do zombie. Jest krótka instrukcja. Mamy też płytę. Całkiem fajna gra.
ale jeszcze jej nie skończyłem. Będę musiał co zrobić. Tu mam Steelbooka z Resident Evil 6. Ponadto kiedyś udało mi się kupić przypadkowo zapalniczkę benzynową i jak się okazało, można powiedzieć, jest ona dedykowana Resident Evil, bo mamy tutaj odznakę Stars, jest też napis o Raccoon City. Jest taka bardzo fajna rzecz, również związana z Resident Evil. Mamy też tutaj takie, można powiedzieć, trójwymiarowe okładki. One zakładam, że były gdzieś domontowane do którejś edycji. I tu mamy tak wersję Xbox 360 i wersję PlayStation 3. I tutaj ta ręka zombiaka powinna znikać pod pewnym kątem. I tak, przejdziemy do filmów. Tu mogę powiedzieć od razu, że jest tak. W takim paku teraz są te filmy wyciągnięte. Pierwsza i druga część filmu, które mam akurat tutaj. Dalej jest Resident Evil Zagłada. Później było Afterlife. To akurat ma sektorową obwolutę. Ta okładka bardziej mi się podoba. Resident Evil Retrybucja, czyli obecnie może powiedzieć najnowsza część, chociaż ona jest bodajże z zeszłego roku. Dalej dwa filmy animowane. Resident Evil Degeneracja, które akurat bardzo lubię i bardzo mi się podobają, bo były świetnie zrobione. I druga część, Potępienie. W tej części to się naprawdę bardzo dużo działo. I na koniec jeszcze mam mangi. Tutaj mamy tom pierwszy. Cena 20 zł. Całe. Tom drugi. Niestety tomu trzeciego nie mam. Jest też tom czwarty. A z tego co wiem, to jeszcze oprócz tego wyszło kilka tomów. I dobra, to tyle. Jeśli chodzi o ten mój mały zbiór. Trochę mi się tego uzbierało. Jeszcze więcej przede mną. I więc pewnie kiedyś doczekacie się jakiegoś update'a z tego. To tyle, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie i cześć.